Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, pokażę wam, jak wbiłem ponad 2000 puarków na El Primo. Także jeszcze na sam start możecie zostawić tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobrze, więc tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, udało się wbić ponad 2000 puarków na El Primo. Tak jak widzicie, obecnie mam 2006 puarków. Do końca sezonu zostało jeszcze 2 dni oraz 12 godzin, także już niedługo niestety będzie reset sezonu. No i stracę ponad 500 puarków na tej postaci. No ale dzisiaj oczywiście pokażę wam ostatnią gierkę o wbicie 35 rangi. Także jeszcze na sam start oczywiście zobaczymy sobie, jak to tutaj pięknie wygląda w moim profilu. Naprawdę bardzo ładnie to się tutaj prezentuje. Oraz oczywiście zobaczymy, na którym miejscu jestem w Polsce oraz oczywiście na świecie. Także na świecie jestem na miejscu trzecim, na miejscu pierwszym jest Neksiak, który ma, uwaga, 2359 puarków, a na miejscu drugim mam jakiegoś gracza, który ma 2000 oraz 12 puarków na tym El Primo, czyli tutaj tracę do niego niecałe 6 w sumie puarków. No i oczywiście w Polsce jestem na miejscu pierwszym, ponieważ Neksiak uciekł na jakiś inny kontynent, ponieważ oczywiście untraduje sobie tej postaci na trójkach. Także, żeby tutaj go nikt nie zgłosił, no to sobie właśnie uciekł na inny kontynent. Dlatego jestem tutaj obecnie pierwszy w Polsce. No i naprawdę bardzo fajnie to oczywiście wygląda, bardzo się oczywiście z tego cieszę. Mamy tutaj oczywiście budowę dla mojego El Primo, dla przypomnienia, ponieważ myślę, że również was to może ciekawić. Mamy tutaj pierwszy gadżet, mamy drugi Star Power, mamy wyposażenie tutaj fioletowe oraz mamy jeszcze tarczę. Oraz do tego oczywiście mamy hiperdoładowanie. No i teraz myślę, żeby nie przedłużać, no to myślę, że mogę wam pokazać pierwszy meczyk w dzisiejszym odcinku. Dobrze, więc tak jak widzicie, w tym momencie na ekranie jestem tutaj właśnie w Battle Logu. No i niestety mam tylko 3 mecze z tego El Primo, nic więcej nie mogę wam tutaj pokazać, ponieważ tak jak widzicie, grałem sobie tutaj jeden na jeden z bardzo znanym TikTokerem, który na swoim właśnie TikToku ma bodajże ponad 200 tysięcy obserwacji. I tak tutaj wyglądają właśnie nasze mecze. No ale nie o tym oczywiście odcinek, ponieważ dzisiaj pokażę wam ostatnią gierkę w bicie 2000 puarków na El Primo. Oczywiście naprawdę bardzo dużo osób z Polski mnie tutaj snajpiło tą ostatnią właśnie gierkę oraz te wcześniejsze. Mamy tutaj na przykład Cypka, czy jednego z najlepszych graczy w Polsce w historii. Tak to jego profil wygląda, no jest to również mój całkiem dobry znajomy. Dalej tutaj na drugim miejscu mamy Falena, który również mnie tutaj oczywiście snajpił. Także myślę, że ten mecz mogę wam tutaj pokazać. No grałem to niecałe 3 dni temu, także już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. No jednak stwierdziłem, że dzisiaj w końcu muszę ten odcinek nagrać. Planowałem, żeby zrobić go w sobotę. No i właśnie w sobotę sobie ten odcinek oglądacie. Myślę, że nawet zrobię sobie z tego premierę, żeby właśnie jak najwięcej osób sobie to obejrzało. Ogólnie chciałem sobie zagrać jeden na jeden z Pandą Gaming, no ale Panda niestety nie chciał takiego odcinka nagrać. Także jeśli chcecie właśnie zobaczyć jeden na jeden z Pandą, no to musicie sobie go jakoś oczywiście przekonać. No i w tym momencie tutaj oczywiście macie już ten meczek na ekranie. Oczywiście spotkałem tej Cypka, spotkałem również Falena, którzy oczywiście wiedzieli, że to jestem ja. Ja również wiedziałem, że to są oni, ponieważ była to ostatnia gierka. No i było to w sumie całkiem duże wydarzenie. No jednak dużo osób chciało mi tutaj właśnie pomóc. Oprócz tego mamy tu jakieś Cordeliusy, mamy Perłę, mamy Lili, mamy Jackie. No Jackie już ginie, tutaj zabiłem również jakiegoś Cordeliusa. Zostało mi no niecałe, no teraz już mam w sumie fulla, jeśli chodzi o życie. Tutaj mamy Jackie kampiącą, tutaj mamy jeszcze jednego Cordeliusa, który jest bodajże jakimś Windraderem, ale za chwilkę również sobie go tutaj zabijemy. W tym momencie tutaj będę bodajże chciał sobie zabić tą Jackie, ponieważ jak już właśnie wiem, że mam tu jakichś swoich znajomych, no to nie ma oczywiście sensu się teamować ze innymi osobami. Mamy tutaj właśnie Wiedźmę Shelly, mamy również jeszcze jedną Lili. No i tak ogólnie tutaj wygląda cały lobby w tej gierce. No naprawdę bardzo fajnie, że udało się oczywiście te 2000 puarków bić. No i teraz tak, Neksiakowi brakuje ostatnie 50, żeby wbić sobie rekord świata, czyli zostać nowym rekordzistą pod względem w historii puarków na El Primo. Mam nadzieję oczywiście, że to wbije, ponieważ będzie to również jednak dosyć duże osiągnięcie, jeśli chodzi o polskich graczy, ponieważ bodajże nikt z Polski nie ma obecnie rekordu świata na właśnie danej postaci. No i w tym momencie, tak jak widzicie, zabiłem sobie kolejnego Cordeliusa. Został mi tutaj 1000 życia, ale na szczęście tutaj oni mnie oczywiście nie zabili, nie oszukali mnie. No i tak, zostało 8 osób, ja zrobiłem już tutaj 2 kille, także naprawdę bardzo mocna gierka. No tak jak widzicie, nie ma tutaj za bardzo intradowania, ponieważ jest to po prostu właśnie snipe od moich znajomych. Strefa się już troszeczkę zmniejsza, no ale jednak wiedziałem, że bez większych problemów sobie tutaj ten meczek powinienem wygrać. Zostało ostatnie 7 osób, tutaj Cypek sobie pociągnął ultem jakąś Lili, także również bardzo, bardzo fajnie. W tym momencie oni się tutaj zabijają, zostało ostatnie
trzy osoby, zostałem ja, Cypek oraz został Fallen. Tutaj już wiedziałem, że wbiłem ponad 2000 puarków właśnie na tym El Primo i teraz tutaj po prostu tylko czekałem, aż oni się zabiją, no i po prostu zgarnę sobie pierwsze miejsce oraz wbiję ponad 2000 puarków. Ogólnie myślę, że planuję nad zrobieniem w sumie streama na TikToku, w którym będziecie sobie mogli wbić do mnie do lobby, zrobić ze mną screena, ponieważ myślę, że będzie to bardzo fajna pamiątka dla niektórych osób. No i tak jak widzicie, tutaj szelka zabiła tarę, w tym momencie ja tutaj skaczę na szelkę, no i właśnie w ten sposób wbijam sobie 2000 puarków na tym El Primo. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze jedną gierkę, w której tak jak widzicie zająłem tutaj drugie miejsce. No i ogólnie chciałbym podziękować wszystkim osobom za wsparcie podczas pushu do El Primo. I ogólnie teraz planuję sobie wbić 1500 puarków na bazie, ale nie na moim głównym koncie, tylko na moim drugim, żeby to również było jakieś wyzwanie. No i tutaj również wiedziałem, że spotkałem swojego znajomego, z którym oczywiście będę się tutaj teamował, ponieważ były to właśnie ostatnie dwie gry do wbicia 2000 puarków. Także naprawdę, tak jak już powtarzam, dużo osób mnie tutaj snajpiło, dużo osób chciało mi tutaj pomóc. No i oczywiście wiedziałem, że to jest oczywiście ta osoba. Tutaj tak jak widzicie również się będę teamował bodajże z innymi osobami, ponieważ również oczywiście tutaj nie było żadnych nazw w gierce. Teamuję się tutaj z Darylem, próbuję tutaj fokusować sobie tą Bibi. Za chwilkę również tutaj zabiję tego Daga, ponieważ z Dagiem jednak nigdy się nie teamuję. Naprawdę w całej historii wbijania tego El Primo ani razu się nie teamowałem praktycznie z Dagiem. No i tego Daga będzie trzeba tej za chwilkę sobie zabić. Niestety nie mam żadnych parkiubsów, przez to oczywiście tej gierki nie wygrałem. Wygrała tą gierkę bodajże małpa. No i ta małpa jest, tak dokładnie małpa jest tutaj, ma ona tutaj obecnie dwa parkiubsy. No i ta małpa wygrała tą gierkę przez to bodajże, że właśnie sobie zultowała na sam koniec, w najważniejszym momencie. No i przez to niestety nie miałem za bardzo tutaj nic co zrobić. Zostało ostatnie 9 osób, mamy tutaj dwie szelki, mamy El Primo, mamy małpę, mamy Bibi, mamy tutaj Daga, ja tutaj również jestem na El Primo, mamy również Daryla oraz mamy Cordeliusa. Także tak wygląda całe lobby, mamy tutaj 9 osób. Strefa już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko, więc oczywiście ten obszar, w którym możemy się znajdować, oczywiście się tutaj zmniejsza. I oczywiście chodzę cały czas z Cordeliusem, żeby on mnie mógł sobie tutaj przeteleportować w najważniejszym momencie, oczywiście do Krainy Cienia w małej strefie. Ponieważ wiedziałem, że jest to mój znajomy, no to oczywiście również wiedziałem, że mnie tutaj nie zabije. Także naprawdę musiałem mu tutaj zaufać. No jeśli by nie trafił tym ultem, no to pewnie bym tego drugiego miejsca tutaj nie miał, tylko pewnie bym dostał jakiś minus. No i byłaby to naprawdę bardzo duża tragedia. Ponieważ jednak przegrać na El Primo, mając ostatnie dwie gierki do wbicia 2000 puarków, no to na pewno fajne by to tutaj nie było. No i myślę, że jeśli wbijecie tutaj tak pod tym odcinkiem z 500 łapek w górę, no to będę sobie wbijał 2000 puarków na następnej postaci. Myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. No i mamy tak jak widzicie ostatnie 8 osób. Tutaj ktoś zginął, już za bardzo nie widziałem nawet kto. Była to bodajże Shelly, coś takiego. No i tutaj sobie chodzę z tym Cordeliusem, żeby on mnie tutaj mógł sobie przeteleportować do Krainy Cienia w najważniejszym momencie, na sam koniec gierki, tak jak widzicie. Mamy tutaj małpę, mamy El Primo, mamy, uwaga, Shelly, mamy tutaj Daryla oraz mamy jeszcze Bibi. Także naprawdę bardzo mała strefa, mamy 8 osób. Za chwilkę ktoś zacznie tutaj atakować i za chwilkę tutaj właśnie Cordelius powinien mnie przeteleportować do Krainy Cienia. Tak dokładnie już tutaj jestem. No i teraz tutaj czekam po prostu, aż się ten czas skończy. No i skaczę sobie tutaj na mida. No i niestety małpa tutaj wyskoczyła idealnie na mnie właśnie z hiperdoładowaniem, przez co nie miałem już tutaj jak tej gierki wygrać. Na drugie miejsce i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i teraz jeszcze na sam koniec tego odcinka myślę, że mogę opowiedzieć wam krótką historię, jak to wszystko wyglądało. Ponieważ niecały miesiąc temu, czyli na samym początku sezonu, zaczynałem wbijać tego El Primo mając 1249 puarków, czyli przez cały sezon wbiłem ponad 750, grając tylko i wyłącznie tym El Primo. Oprócz tego w tym sezonie wbiłem sobie 3-5 na Sandy oraz na Barley'u. No i ogólnie matchmaking trwał od 20 do nawet 30 minut, grając już na poziomie ponad 1800 puarków. Także było to naprawdę bardzo, bardzo czasochłonne. No i w tym momencie myślę, na ekranie nawet dostaniecie wykres tego, ile czasu musiałem poświęcić na wbijanie samego tego El Primo. Myślę, że było to na pewno ponad 60 godzin samego ciągłego grania tym El Primo. Niestety matchmaking oczywiście również za bardzo nie pomagał, no ale jednak na samym końcu jestem bardzo z siebie dumny, że udało się oczywiście te 2000 puarków wbić. Dziękuję wam jeszcze raz oczywiście za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje oraz za wsparcie podczas wbijania tego El Primo. A w dzisiejszym odcinku będzie to już na tyle, jeśli wam się spodobał, no to oczywiście możecie zostawić tej łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ do końca roku lecimy po 20 000 subskrypcji. No i do następnych filmów, cześć!